Oto Gigant, dezodorant dla silnych mężczyzn. Zapewnia ciągłą ochronę przez 24 godziny. Gigant, dezodorant dla mężczyzn. Potężny. W sam raz dla potężnych mężczyzn. Mark, nie mogę opuścić ręki. Nie mogę iść do domu w takim stanie. Benny Hill. Głupku, masz grać. Zgaś to. Nie, nie. Nie przeszkadzaj sobie. To twój kwiat? Tak. Co za zuch? Tak. Piękny, jak i ty. Tak uważasz? Tak. Chcesz go mieć? Tak. Wobec tego dam ci go. Jeśli dostanę całusa. Do roboty. Odwal się. Chodź tu. No już.
Czołem, Zig. Jak tam żona? W porządku, Lem? A jak moja? Też w porządku. Ma usta pani męża. Tak, ale oczy swojego ojca. Cholera. I do czego to doszło? Do niczego. Poszedłem tylko naprawić dach. I się zraniłem. Poproszę pana o próbkę. O co? Napełni pan to naczynie? Stąd nie. Ale mogę spróbować. Moja Daisy May zawsze zamyka oczy, gdy się kochamy. I tak jest od dnia ślubu. Nie chcę patrzeć na moją rozkosz. Finały Wielkiej Brytanii w tańcu towarzyskim. Witam państwa. To tu mamuśki i tatusiowie nie muszą walczyć z tłuszczykiem, bo parkiet przejmują młodzi. Mam nadzieję, że potem go zwrócą, gdyż chcemy poznać zwycięzców konkursu Quick Stepa.
zapartym tchem czekamy na wyniki. Zawsze mam takie zaparcia, gdy zbliżają się mistrzowie. Jurorzy wreszcie wyłonili zwycięzców. Będą chwile niepewnej ości. Przedstawię pierwszą trójkę w odwrotnym porządku. Rozumiecie, o co chodzi? Trzecie miejsce zajęli Fred i Leslie Wilcox z Penn. Wystarczy. Miejsce drugie. W tanecznym transie toczą się Ted i Tina Tingle z Tootina. Oto chwila, na którą wszyscy czekacie. Mistrzowie wśród mistrzów. A są nimi Gene i John Thomas. Proszę przestać. Przy dźwiękach trąbki i całej orkiestry żegnam się z Państwem. Spada na nas kaskada balonów. Kaskada balonów spada na wspaniałą salę pełną tancerzy. Mówię więc dobranoc z naszej sali balowej. Kawa czy herbata? Herbata. Cukier? Poprosimy. Mleko? Nie, dzięki. Ukochane serca, ujęcie pierwsze. Proszę. Witaj, Roger. Witaj, Debbie. Siadaj, kochanie. Pora, żebym ci powiedział. Zrób to tu. No wiesz. Nie pocałujesz mnie? Jesteś bardzo młoda, a ja już jakiś czas... Roger! Witam pana. Siadaj, chłopcze. Nie siedziałeś tu, gdy wszedłem? No, ona cię nie ugryzie. Jak miło cię widzieć. Musisz być w tej skórze. Przepraszam. Chodziło o mnie? Tak. Przecież mam być trendy. Ognisty Fred, poszukiwany podpalacz. Poszukiwany wódz gołonogi biegacz. Brudny Dave strzela do szeryfów poza sezonem.
Napadli gdzieś na bank i zwiali. Wezwać zastępcę. Dama potrzebuje pociechy. Wezwać zastępcę. Niech bandyci, koniokrady i łajdaki natychmiast opuszczą miasto. Powtórka.
Napadli gdzieś na bank i zwiali. Wezwać zastępcę. Dama potrzebuje pociechy. Wezwać zastępcę. Koniec. Stop! Cięcie! Przepraszam. Nie wiedziałem, że ona to zrobi. Mnie nie wolno z moimi problemami. Przed chwilą nadaliśmy orędzie premiera o stanie państwa. Trucizna. Zakaz wstępu. Rabat tygodniowy. Wystąpili. Wersja polska, Studio Publishing, na zlecenie Polskie Media Amercom. Tekst Grzegorz Janiak, czytał Tomasz Knapik.